naprawdę stoję w obliczu wielkiej, wielkiej nieobecności taty. Tak kochany przez nas wszystkich głos taty był dla mnie wszechobecny. Na początku kołysał do snu czytaniem, potem nauczał i zachęcał, następnie zaciekawiał, opisywał świat, uspokajał. Stanowił też tło. Miałam go często w myślach. Można powiedzieć, że pływałam w jego świecie. Oprócz słuchania go przy stole, przy niekończących się rozmowach telefonicznych z przyjaciółmi i obcymi, czyli potencjalnymi znajomymi, przy dyktowaniu e-maili i tekstów, będę też tęsknić za chrząkaniem, maszyną do pisania, szuraniem, wołaniem i proszeniem o coś, sapaniem i chrapaniem, nuceniem, czy żywymi reakcjami na odkrywane filmiki w komputerze lub własne wiersze. Tata był nie za bardzo, nie za mało wnikliwy, a zawsze zainteresowany. Był wyważony, dlatego że zawsze obecny, myślący, uważny. Był żartobliwy i wplatał to w poważne sprawy. Przyziemność była cudem, a on rybą w wodzie. Często zagadywał na jakiś temat ze swoim najmilszym uśmiechem, słowami. Niesamowite, prawda? Aby po prostu przeżyć z kimś obok jakąś chwilę. Przez to, że tak bezpiecznie czułam się, opierając o ciebie, siedząc na kolankach, trzymając cię za dłoń, ciągnąc się za tobą w jakimś tłumie lub korytarzach budynku radia, przy odbiorze ze szkoły zajęć. Dzięki temu największą przyjemność w ostatnich latach sprawiało mi pomaganie ci w zakładaniu skarpetek, pisanie tego, co mi dyktowałeś, podawanie ci twoich fanaberii do picia, otwieranie drzwi do samochodu czy załatwianie małych spraw na mieście. Wszystkie takie proste czynności, gdy tylko dotyczyły ciebie, stanowiły dla mnie najprzyjemniejszą, najważniejszą i naturalnie pojącą sferę życia codziennego. Tata bał się śmierci, a ja bardzo chciałabym odprowadzić go tam, trzymając się tych dłoni, które tak dobrze pamiętam, żeby choć cząstkę tego poczucia bezpieczeństwa mu teraz dać. Gdybyś ujrzeć chciał nad wiszlański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień.